Nar, agatirlus asma i an filmae minoe sanoe aves fum sova. To film sat obsidio facteis. Co to za język? No po tytule już się raczej domyślacie, że to jakiś język sztuczny. No i jeśli tak myśleliście, to się nie mylicie. To język bornholmski, mój conlang, no bo tak się nazywa z angielskiego języki sztuczne od Constructed Language. Najpierw opowiem o conlangach ogółem, a później przejdę do mojej twórczości, w tym języka bornholmskiego. Języki tworzone są przez ludzi do naprawdę różnych celów. Niektórzy chcieli stworzyć prosty język, by zjednoczyć ludzi dookoła świata. Na przykład Ludwik Zamenhof, polski Żyd, który stworzył znane wielu Esperanto. Milernis Esperanton. Są ludzie, którzy tworzą swoje języki do światów fantazy. I można by tu pomyśleć o Tolkienie, który przecież miał Quenię i Sindaryński. No i całe Śródziemie, całe uniwersum Hobbita. Tyle, że u niego było na odwrót, bo Tolkien najpierw zaczął tworzyć języki, a do nich dopiero dorobił świat. No i też tak ludzie robią. Są ludzie, którzy tworzą język, aby był niesłychanie trudny, dziwaczny, czy też nierealistyczny. Albo te wszystkie trzy rzeczy naraz. No przykładem może być K-pop, w którym słowa są niesłychanie długie, a żeby rozróżniać jedne od drugich, trzeba zmieniać nakrycia głowy. Jeśli wypowiesz słowie sylabę ze złym nakryciem głowy, to będzie ono nieprawidłowo wyartykulowane. Są jednak zupełnie inne języki. Też nierealistyczne poniekąd, ale bardzo minimalistyczne i proste. Jak język Sony Lang, to Kipona, która ma około 120 słów. I tak, nie przesłyszeliście się 120, gdzie polski ma spokojnie ponad 100 tysięcy, chyba około 150 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli. Ma bardzo prostą gramatykę. Tak prostą, że aż może lekko trudną, bo wiele rzeczy trzeba jakby tłumaczyć naokoło. A sam język nie pozwala za bardzo na proste podejmowanie jakichś bardziej skomplikowanych tematów. Wiadomo, można wyrażać jakieś bardziej zaawansowane myśli. Spokojnie myślę, że dałoby się napisać jakiś artykuł naukowy w Tokiponie. No jednak wymagałoby to dużo takiego może jakby tłumaczenia, chociażby żeby wytłumaczyć słowo na atom, mając inwentarz 120 słów mniej więcej. No i to Kipona też jest bardzo prosta w wymowie. Ma jedynie 14 dźwięków. Ja jednak szczerze nie przepadam za tym conlangiem. No a inni ludzie tworzą języki, bo lubią. Sprawia im to przyjemność, jest to ich hobby. Czy to jako forma sztuki, czy to jako forma wyrażenia siebie, swoich myśli. No wyrażenie siebie no to jest właśnie poniekąd jakby sztuka, ale właśnie niektórzy chcą mieć taki język, taki dla siebie, który by pozwolił im na głębsze wyrażenie swoich uczuć, to co czują, to o czym chcą, to co chcą jakby wyrazić, na przykład chcą mieć jakieś słowa na bardziej skomplikowane kwestie, na przykład osobiste jakieś, albo nawet takie nieosobiste, tylko na przykład jakieś takie codzienne rzeczy, na które jednak nie mamy słowa, które trzeba opisać, żeby o nich powiedzieć. No ale też języki są tworzone jako na przykład alternatywny język na Ziemi, czy w ogóle na innym świecie. Jest pełno powodów do tworzenia języków. Zwykle myśląc o sztucznych mowach, myśli się o a priorykach. No jednak co to jest w tym kontekście? No to są języki tworzone zupełnie od podstaw, nie bazowane na żadnych istniejących językach, rodzinach językowych czy też prajęzykach. I jest to jedna gałąź językotwórstwa, drugą są a posterioryki. A posterioryki, jak można się domyślić, to są języki bazowane czy też wyprowadzane z istniejących języków albo prajęzyków. No ja tworzę właśnie głównie a posterioryki. Chociażby język rybiniecki, czyli zachodniosłowiański język, którym mówiłoby się w okolicach miasteczka Rybnitz, Tamgarten w Niemczech, na Pomorzu.
obecnie jak na niego patrzę, no to widzę, że profesjonalny ten język to nie jest, ale no jakoś zacząć trzeba, a od razu mistrzem się nie będzie. Cały czas nie jestem jakimś mistrzem językotwórstwa, oczywiście. No a inne moje bardziej rozwinięte a posterioryki to projekt rodziny wiwaryjskiej, do której należy język bornholmski, ale o tym za jakiś czas. Miałem też pełno mniej rozwiniętych projektów a posteriori. Język brasylewski, prapołudniowo-germański, prapółnocno-słowiański, prajudzki, język rugijski, czy też praałtajski. Jeśli ktoś z Was zna teorię języków altajskich, nie, to nie taki praałtajski, spokojnie. A prioryczność i a posterioryczność może być mieszana. W końcu język można tworzyć jak się chce i można mieszać te dwie rzeczy. Taką mieszanką myślę, że najbliżej do takiej mieszanki ma mój najlepiej rozwinięty język Chao, który miał być łatwy do nauczenia dla Polaka. Dlatego też wszystkie dźwięki oprócz jednego, który później dodałem, no to wszystkie dźwięki są tak jak w polskim, a właściwie nawet ten jeden dźwięk, który dodałem, jest w polskich dialektach, bo to jest to kresowe O, którego no dokładnie nie umiem wymówić, ale to jest tak mniej więcej. No i miał być on jednocześnie niezrozumiały dla Polaków, żeby to był właśnie taki, że tak powiem, no właśnie szyfr w znaczeniu, wiadomo, niedosłowny szyfr, ale żeby to był po prostu język, że ja mogę z kolegą pogadać, nikt oprócz nas tego nie zrozumie, jeżeli my tylko w dwójkę znamy ten język. No, miał być właśnie to język dla mojej mikronacji, czyli takiego jakby małego państewka w realu, no, w którym byli właśnie moi koledzy oprócz mnie. No ale o mikronacjach można poczytać w internecie, ja się tu nie będę rozgadywał. No i właśnie to dzięki tej mikronacji wszedłem w to hobby głębiej, bo wcześniej, w 2016 roku już, miałem też próbę robienia języka, który też jakoś rozwinąłem. Mam w nim trochę tekstów, jednak słownika brak. A nie wszystko pamiętam. Miałem jednak w jednym zeszycie pozapisywane niektóre słowa i zwroty, no ale jakby to nie był stricte słownik, tylko były tam niektóre. A sam język był bazowany na polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim z dużą domieszką a priori. No i już od małego chciałem tworzyć języki. Miałem jeden niby język, ale on nie został ustandaryzowany. Raz słowo brzmiało tak, później jak je zapomniałem, to brzmiało inaczej. A że zapisywałem za bardzo, a nie zapisywałem za bardzo jakichś słowników czy czegoś, są jednak pojedyncze pewne słowa. Tak naprawdę to ja ten język tak mniej więcej, znaczy miałem w głowie, w myślach, może jak miałem 3 lata i to jak wytrwało tak może do kiedy miałem 9 lat, tak mniej więcej. No a kiedy zacząłem robić Chao na początku 2020 roku, wciągnąłem się w językotwórstwo głębiej, wszedłem na różne społeczności językotwórcze na Discordzie, no i w kwietniu chyba zacząłem rybiniecki. A jako, że byłem zafascynowany językiem połabskim, etnolektem słowińskim i zamierzchłymi dziejami Słowian Zachodnich, no to właśnie bardzo mi się to podobało i chciałem tworzyć ten język. Stworzyłem całą historię jego, samą właśnie mowę, no i tak oto ona brzmi. Tutaj pierwszy artykuł Deklaracji Praw Człowieka. Wasze cielecia, rodzi są swobodni, a równi was swojej godnotu i was swoimi rachtami. Są oni zgrzeszonkowani rozumem i głowodu, a dzieją by było frackie anszech waduchym brody. Później już zaczęły się inne języki, ale miałem okres, kiedy zaczynałem coraz to nowe mowy, których nie chciało mi się ciągnąć, brakowało mi motywacji. Zaczynałem, porzucałem, zaczynałem, porobiłem trochę, z dzień, tydzień, porzucałem. Ostatnio jednak bardziej zostaję przy językach. Co prawda ostatnio już nie działam nad rodziną wiwaryjską, o której jeszcze powiem, ale mam projekt, którego się trzymam. A więc czas właśnie, by opowiedzieć o języku z początku odcinka. Język bornholmski to język, w którym w fikcyjnym księstwie bornholmskim posługuje się
około 57 tysięcy osób. Nie jest to ani język germański, ani słowiański. Bornholmski należy do grupy południowo-wiwaryjskiej rodziny nowiwaryjskiej. No tyle, że taka rodzina naprawdę nie istnieje. Wcześniej jednak mówiłem, że bornholmski to a posterioryk. No i to by się zgadzało, bo prawiwaryjski pochodzi z praindoeuropejskiego. Co to jest? Praindoeuropejski to rekonstruowany język matka wielu, wielu języków. Takie języki jak polski, niemiecki, hindi, perski, litewski czy walijski, wszystkie są spokrewnione. Wszystkie są mowami indoeuropejskimi. I tak jak są języki słowiańskie, germańskie czy romańskie, tak tu są wiwaryjskie. Bornholmski ma szyk SOV, czyli podmiot dopełnienie orzeczenie. Co to znaczy? To znaczy, że zdanie Jan kupuje rzodkiewki w szyku SOV wyglądałoby Jan rzodkiewki kupuje. Bornholmski stawia przymiotnik po rzeczowniku, czyli kot biały, nie biały kot. Bornholmski ma również ciekawą innowację, występującą również w językach celtyckich, mutacje. Jak działają mutacje w języku bornholmskim? Jeżeli historycznie słowo miało S lub N na końcu, a następne słowo zaczyna się na spółgłoskę, to ona się zmienia. Chyba, że się nie zmienia, bo są spółgłoski nieulegające mutacji. Nowsze zapożyczenia kończące się na S czy N też powodują mutacje. Oto przykład mutacji. Przytaczę zdanie z początku odcinka. To film Sat Obsidio Factace. To ostatnie słówko tutaj zaczyna się na F. Tyle, że normalnie zaczyna się na W, ale historycznie w odmianie tutaj na końcu końcówki dopełniacza w tej odmianie było S, a więc W przechodzi w F. Tutaj inny przykład. Oto pierwsze zdanie w hymnie Księstwa Podhomskiego. Hymn oryginalnie został napisany w starszym stadium języka, średnio bornholmskim, i tak to też je przeczytam i ukażę, ale nie zmienia to mutacji tutaj akurat występujących. Urb miris fumens avis fai fum sontasoich, Słowa fai, fum sontasoich i fesarkos to normalnie byłyby vai, wum sontasoich oraz mizarkos, ale uległy one mutacjom. Jako, że jest okres przedwielkanocny, to chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Spokojnych świąt, smacznego jajka, no chyba, że nie lubicie tak jak ja. No i to ujał aglast. Profil Massatosiu na...